Nie! Mój grób rozwaliłem! Rozwaliłem swój grób! Nie mogę teraz umrzeć! Moje itemy! Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na... Ej, to nie było zaplanowane, czajcie to? To nie było za... Co się stało? Czemu świnia spadła z nieba? To nie było zaplanowane, ludzie, serio. Dobra, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. What the fuck? Trochę się pozmieniało w naszej bazie, ale to było dziwne. Trochę się pozmieniało w naszej bazie, mianowicie zniknął balon. Słuchajcie, ogarnąłem tego moda, już wiem co zrobiłem źle. Mianowicie jesteśmy na poziomie z 84, a pierwszy poziom balonu potrafi latać do 75. I na przykład jak tam sobie poszedłem z tym balonem w tamto miejsce, to już sobie fruwał, a bez tego sobie nie fruwał. I generalnie to był ten problem. Tak czy siak, ten balon to jest kompletny krab. Lata 2 na godzinę. I jeżeli go ulepszymy, to wtedy lata szybciej i lata fajnie, wtedy to ma sens. Natomiast jest i tak drogi w utrzymaniu, bo kosztuje węgiel. No i generalnie to słaby jest. I no nie wiem, wydaje mi się, że z buta będzie szybciej. Tak czy siak, dzisiaj idziemy sobie wyprawę. Szybki odcinek, szukamy nowego miejsca na dom, więc ostatni raz jesteśmy w tej bazie. Ja to wszystko sobie tutaj zostawiam, nie będę nic stąd brał raczej. Ewentualnie jeszcze questbooka mojego bym chciał, bo questbook może się akurat przydać. Idziemy oczywiście szukać ładnego miejsca na bazę, w której będziemy już budowali sobie chatę i tak dalej. Pisałem na społeczności do was, że... Dobra, chwila, w którą stronę chcę iść? Najpierw sprawdźmy, co? I zaraz będziemy kminili. Chyba w te, bo tu jeszcze nie mam nic odkryte. No, tak mi się wydaje. I widzę, że będę musiał sobie łódź zrobić jeszcze. Dobra, to czekajcie, to sobie najpierw pójdę po drzewo jakieś. Tak jak wam pisałem na społeczności, ogarnąłem shadery. No i słuchajcie, te shadery działają ładnie. Natomiast jest niby 80 FPS-ów stałe, według tego, nie? Tutaj mam 130, na shaderach mam 80. Natomiast ja kompletnie tych 80 FPS-ów nie czuję. Wydaje mi się, że jest tak z 30 max. I stwierdziłem, że chyba jednak wolę bez nich grać. Ewentualnie jak będziemy gdzieś sobie, no nie wiem, nie wiem w sumie co, ale jakieś może początki do filmów, coś będę na tych shadera grał. Ewentualnie mogę zrobić testowy odcinek w przyszłym, jeżeli byście chcieli. I zobaczymy, czy taka jakość wam pasuje, bo jest chyba trochę mniejsza płynność gry. Tak mi się wydaje. Natomiast shadery jako tako są ładne, nie? Więc działają, komputer się nie pali. Dobra, pójdę jeszcze spać. Pochwalę wam się, że ostatnio w Minecraftie siedzę cały dzień, bo gram sobie na serwerze z kumplami. I po prostu Minecraft ostatnio no, dominuje w moich koronaferiach. Przez co jestem nieprzyzwyczajony do tego świata, że to są w ogóle jakieś mody, nie? Bo tak sobie grałem bez nich. Halo, witam ponownie, niestety Minecraft lubi się crashować. I tak też było tym razem, tak czy siak idziemy sobie dalej. Kawałek się ruszyłem, jak widzicie zresztą na minimapce prawym górnym. Przechodzimy przez jakąś właśnie dżunglę, która nie jest dżunglą. W sensie jest, ale taką niepodstawową. Całkiem ciekawie. Trochę mi laguje gra jakby co, sorry za to. Niestety coś dzisiaj mi się dzieje z tym Minecraftem, nie rozumiem. Albo ja już jestem przewrażliwiony. Mówię też kwestia tego, ała, że... Co to jest? Chwila, to jest jakaś nowa krowa, co to jest? Mućko, to jest krowa? Krowa to jest zwykła, ale jaka fajna. Fajna krowa, dobra, ty w ogóle mamy glinę. Idziemy sobie dalej, szukamy czegoś fajnego na dom. Nie wiem, czy coś mówiłem, bo trochę czasu minęło, odkąd gadałem. Jestem w ogóle Lidią dalej w dalszym ciągu, z The Walking Dead'a swoją drogą. Dobra, mamy jakąś wielką kość. Bone Block, to serio jest wielka kość, okej. Czy to jest jakaś kość na przykład z modu Ice and Fire? Bo nie wiem, czy wiecie, ja już sobie szukałem w internecie informacji i okazuje się, że ten mod, który... Tam jakieś cyklopy były i tak dalej, nie? To wszystko istnieje w tej grze i możemy na przykład sobie oswoić smoka lub go zabić. Więc będziemy się tym bawili. Myślę, że już niedługo, bo to jest moim zdaniem najciekawsze i ruszyłbym jako pierwszy z tym. I mamy wieżę. Dobra, czy ja chcecie eksplorować takie rzeczy? Tak, wieża nie wygląda jak duży dungeon. Myślę, że sobie możemy eksplorować. Nie wziąłem też ze sobą większości rzeczy. To też nie wiem, czy powiedziałem, dlatego, że będziemy robili po prostu kursy do tego domku i z powrotem, jak już coś znajdę. Co to? To jest papuga. Dobra, papugi nie zabijamy. Denerwują mnie te kwiatki, jak cholera. Dobra, wchodzimy sobie tutaj, do tej wieży. Proszę bardzo, co my tu będziemy mieli? Czy tu mamy kolejnego maga? Czy to jest może mag? Tak, to jest mag ten podstawowy, super. Witaj serdecznie, magu. Dobra, teraz tak, potrzebuję Wand of Embers. Ty masz tu fajne rzeczy, dobra, słuchajcie, ja sobie go zapiszę. Te biblioteczki też mi się później przygadzą. Zrobimy sobie waypointa mag. I tutaj sobie kiedyś wrócimy, dobra. Idziemy dalej. Co jest? Advancement made? Re. Co to jest? Normie Seeds. Unikłe crops. Dobra, coś znaleźliśmy. Zrobiliśmy achievement. Dobra. I idziemy sobie dalej. Tak teraz przy okazji włączyłem sobie tryb pełnoekranowy. Nie wiem, czy coś się u was zmieniło. Chyba jest trochę inna rozdziałka? Tak mi się wydaje. Co za chory grzyb? Oła, co jest? Coś mnie bije. Wszystko mi chce zabić. Co jest? Co mnie bije? Tam coś pływa. To są tylko małże. Dobra. Dużo dziwnych rzeczy. Nie do końca wiem, jak się z tym wszystkim obchodzić. Dobra, wziąłem full ekran, nie jest płynniej. Fajnie jest. Lecimy sobie do przodu.
Mamy. Pająki? Boże, jakie to jest okropne. Idę stąd. Czy chcemy tu mieszkać? Nie, nie chcemy tu mieszkać, to jest brzyd. Ja pierdykam, co to jest? Co to jest? To nie jest zwykła góra, to nie może być zwykła góra. Co to za cholerstwo? Ej, tam coś jest, nie? Czekajcie, idę to otoczyć. Damy kolejną wieżę, tych wież jest pełno. No oczywiście zerkniemy sobie do tej wieży. Co to? Co? Optifine mi się skończył, ale wow. Zaraz tam idziemy. Wieża, to jest jakaś jeszcze inna wieża, może jakiś inny mak tu będzie. Sprawdźmy to. Kim jesteś? O kurde, medyk. Co masz dla mnie? Tome of Arcana, Spellbook, Wand of Healing. A to nawet tanie, jakbyśmy mieli te rzeczy, to mógłbym sobie kupić. Oczywiście zrobię sobie tutaj waypointa medyk. Ale ja chcę tam wejść, na tą górę, co tam jest w ogóle, halo. I tu jest kolejna? Nie, dobra, po prostu się pomyliłem. To nie wygląda jak generowane losowo. To wygląda jak na tej górze miało coś wielkiego być. Na przykład jakiś dungeon, albo coś w tym stylu. Co mówi mi mapka? Mapka mówi mi kompletnie nic, bo ona się nie odkrywa jak... No, ta mapka w sumie jest do dupy, tak szczerze. Bo ona tylko pokazuje tam, gdzie byłem. No, ale dobra. Otoczmy sobie tą górę na początek. I zaraz się tam wspinamy. Nie do końca wiem jak. Teraz by się balon przydał. Bo jakiś jetpack czy coś. Ej, są jetpacki w tej grze tak w ogóle? Jetpack. Rocket. Rocket, o, rocket pants. Dobra, mamy rocket pantsy. Możemy sobie chyba polecieć w kosmos. Super. Chwila, właśnie, są rakiety? Rakieta, nie ma rakiet, dobra. No ja bym tam wszedł, nie wiem jak wy, ja bym tam wszedł. Trochę mi czasu pewnie zejść, zanim tam wejdę. Tam jest kolejna góra, jeszcze większa. To już musi być jakiś dungeon. To już nie ma opcji, to jest jakiś Gdzie ja jestem? Wchodzę tam, dobra, wchodzimy tam. Słuchajcie, nie ma opcji, nie ma opcji. Stawcie kciuka w górę też przede wszystkim. Bijcie na Instagrama, to też zapomniałem wam powiedzieć, zawsze mówię. Więc bijcie, bijcie, bo tam są fajne rzeczy. Tam daje ciekawe relacje, ostatnio fajne memy tam się pojawiły. To możecie wbijać, naprawdę Instagram super jest, polecam. Dobra, przekopmy się po prostu. Trochę mi zajmie wchodzenie tam, więc prawdopodobnie wam to przyspieszę. I zobaczymy się już na szczycie, albo jak coś ciekawego się stanie. Słuchajcie, widać chmury stąd. Tam jest jakaś dżungla na tym, na tej górze, tamtej góry. Na górze tamtej góry, super, Oskar. Bardzo fajnie ci się gadasz. Halo, zgubiłem moją górę, gdzie ja jestem? Dobra, kopiamy się do góry, czekajcie. Weźmy sobie tutaj lip. Tutaj weźmy sobie terakotę. W ogóle ta terakota jest ładna, z niej można potem domek zbudować. Chodzimy na górę. Ja jestem ciekaw, co jest na szczycie. Dziab, dziab, dobra. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Czy naprawdę nic nie ma? Są jeszcze wielkie drzewa, które można wejść. To jest po prostu generowana losowo wielka bycza góra. Na której całkiem ciekawie byłoby mieć bazę, ale chyba nie chcę. A i tak to wygląda, czajcie? Co jest to jakaś... Nawet wiatr tutaj wieje, wow. Po prostu ogromna góra, której nic nie ma. Ale chole, dobra, wchodzimy na drzewo. Jestem królem Tarzanem, nie? Dobra, słuchajcie, jestem panem świata. Nic nie mam tutaj, kompletnie. Napiszcie w komentarzu, czy chcemy tutaj mieszkać, na tej wielkiej górze, czy szukać czegoś innego. Moim zdaniem jest to całkiem ciekawa opcja, ale nie wiem, czy na tyle ciekawa, by z niej skorzystać, bo jakby ta góra była ze stone'a, to by było całkiem spoko, ale ta góra jest z tej terakoty, która jakby nie jest zbyt ładna, tak szczerze. Ewentualnie do budowy jakiegoś domu czy czegoś. Tu jeszcze coś widzę ciekawego. Co pod tym jest? Nic tu nie ma, dobra. Napiszcie co sądzicie, a ja będę po prostu chyba leciał dalej. Jakieś grzybki jeszcze są? Przyda się ten grzybek. Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Całkiem przyjemne, ale nie wiem czy ja bym chciał faktycznie tu mieszkać. No ale wygląda to naprawdę ciekawie. Schodzenie bolesne będzie. W ogóle nie wiem czy widzicie, nie tracę HP. Mamy jakieś takie specjalne serduszka. Dziwne, nie? Nie tracę HP po co od upadku. Ciekawe czemu. Dobra, schodzimy. Hop, hop, hop. Lama. Pig. Okej, okay. Idziemy w tamtym kierunku. Poszukamy czegoś jeszcze, myślę, że to nie jest. A, bo ja w ogóle na peacefulu. Ej, czajcie, że grałem na peacefulu? Ale jazda. Nawet nie zauważyłem, a dziwię się czemu nie muszę jeść. No dlatego HP nie traciłem, okej, okay. Teraz będzie ciężko, teraz włączyłem sobie potwory, jest środek nocy. Więc zaczynamy ciekawszą część naszej zabawy. To sobie oczywiście wezmę, już mnie gonią wszyscy. Super, zaraz umrę, bardzo fajnie. Ciekawe czy na tej górze były jakieś potwory na przykład, a ja je wyłączyłem peacefulem. Ale nie, to jest kolejna góra, to jest po prostu generowany losowo biom. Nie wiem czy macie też takie wrażenie, że to wszystko jest takie brudne tutaj. Te wszystkie, wiecie, na przykład jak jest połączony dyr z tym czymś, nie? Pod dolem, o kurde, pająk, zostaw mnie. Zatruł mnie pająk, umrę zaraz tu. Co jest? Zablokowali mnie, on do mnie pajęczynami rzuca. Chciał mi liścia sprzedać. Uciekam, bambusa się schowam zaraz.
O, ile jazda! Dungeon tu jakiś jest, piramida, wchodzę do niego. W piramidzie będzie bezpieczniej niż na zewnątrz chyba. Dzisiaj podbijamy dungeony, zmieniłem plan. Elo, jestem w dungeonie. Nie mam pochodni, nie? Mam 4. O kurde, zostaw mnie. Spadaj. Zlagował się pająk, zlagował się. Bije mnie, co się dzieje? O, dobra, przeżyłem. Profesjonalny komentarz. Jeżeli pytacie, co wybucha, to wybuchają te brzoskwinki, które sobie zjadam. Super komentator sportowy. Mamy, słuchajcie, takie coś. Healing self. Jak to działa? Skrzesiło mnie to chyba. Dobra, może być. Spider drop. Jelly curse. Dobra. Mamy także naszą skrzynkę. Wciążymy odłożyć jakieś rzeczy. I tak też zrobię. Wezmę sobie pochodnie. Coś tu warczy, nie? Słuchajcie, zróbmy sobie tak. W ogóle to jest dungeon minecraftowy? Chyba nie. Ale kusi mnie, żeby sprawdzić, jakby ja wiem, że wy czekacie na to, więc sprawdzimy sobie go. Hadzia. Dobra, dajcie mi wrogów. Nic tu nie ma póki co. Taki trochę pusty ten dungeon się wydaje. Dobra, chodzimy na dół. Zejdźmy po lianie, powiedzmy. Tak bym tak zrobił. Nagrywa się na szczęście, chciałem sprawdzić. Coś tu się stanie. Czy to jest twierdza? To nie jest chyba twierdza. Dobra, jazda. Walimy się. Ten mnie ogłusza, okej. Okay. Zatruł mnie jeszcze. Ma w cholerę HP, nie wiem czy widzicie. Coś wybuchło. Lip. Dobra. Ta różka się coś przydała. Jakaś wiedźma mnie bije. Co się dzieje w ogóle? Jaka jazda chora. Na szczęście mam dosyć dużo HP, nie wiem dlaczego. Coś mnie wskrzesza tutaj. Coś mi bardzo pomaga, okej. Okay. Nasze zaklęcie Leap pomogło mi przeżyć. Tam mamy mob spawner. Zabijmy ich różką. To jest najlepsza metoda chyba. A masz. Dobra, zajebiście. Rozwalamy spawnery. Skrzyneczka. O kurde, ale to jest rzeczy. Magiczna fasola. Manuskrypty. Manuskrypty są bardzo ważne. To jest chyba najważniejszy itemek teraz jaki zbieramy. Spellbooki oczywiście weźmiemy. Coś chodzi. Ciebie trzeba zabić, a to zaraz. Tego zabijmy mieczem. Dobra. O, common legal lust chest. Mamy zbroję dla konia. Nie mam konia niestety, ale okej, niech będzie. Spellbook. Resztę chyba zostawiamy. Ewentualnie kości się mogą sprzedać. Smoke bomb. O kurde, smoka możemy rzucić. Ej, rzucamy smoka w tego zębiaka, dawajcie. Boom. Co teraz? Zombie nic nie widzi. Badziewny był ten smoke bomb. O kurde, on do mnie strzela. Spadłem do niego. Spadłem do zombie. Jestem debilem. On mnie w ogóle przyciągnął czy coś? Też macie wrażenie, że ten zombie jest zajebiście mocny. Dobra, chwila, on mnie tak dużo nie bije. Halo. Czemu mój leap nie działa? Szukam rozwiązania. Zginę. Nie wiem co robić. Czemu moja różdżka z moim podwójnym skokiem nie działała w tym momencie? Działa komenda bug? Ej, działa, zajebiście. Nawet nie sądziłem, że tak się stanie. A, wracamy do bitwy. A! Zostaw mnie. Na grób, dobra, z grobu wyszedłem. Szybko, dawaj jakieś temy. Poison bomb, rozwalę go. Cooldown jest jakiś, co to ma być w ogóle? Dobra, przeszukujmy się. Czemu jest cooldown na baka? Dobra, weźmy jakąś zbrójkę. Okej, okay, robi się ciekawie. Weźmy naszego golden kutasa. Weźmy sobie... Co mogę wziąć? Nie wiem, czym go mogę zabić? Łopatą? Może niekoniecznie. Jakieś klocki byśmy się przydały. W ogóle kobla weźmy może, co? Weźmy sobie buty. Przyszykujmy się, poison bomby się przydadzą. Ten zombie jest w ogóle jakiś super mocny, jelitarny. Weźmy sobie jeszcze żelazny mieczyk. Dobra, mogę już? Minuta 50, dobra, poczekamy to co i się tepniemy. Teleportujemy się, mamy wszystko co potrzebne. Nie mamy żarcia. Zombie jest tam, już we mnie strzelił, ale zatrujemy go. Czy ktoś mi powie, czemu jest taki silny? Czemu się heala? Zamknijmy te drzwi, nie da się ich zamknąć. Dobra, mamy go w przejściu, nie przejdzie tędy. Wylejmy wodę. Nie w tę stronę. Okej, wylejmy ją tak. Dzięki temu jesteśmy w miarę bezpieczni. W teorii tutaj nie przejdzie.
Gorzej, że on jeszcze strzela. No i co dalej? To mnie zaraz strzeli, będzie koniec. Czekajcie, muszę go... Zaraz mnie strzeli, muszę te drzwi jakoś zamknąć. Czy mam jakiś... Czy ja mogę zrobić na przykład coś takiego? Chwila, patyk? Nie mam patyka. Jak ja mogę zrobić z tego jakąś, nie wiem, dźwignię, płytkę naciskową, cokolwiek, żeby te drzwi zamknąć? No nie mogę, ale nawet mi to nic nie da. Dobra, przypuśćmy, że wezmę tą wodę, szybko przylecę w lewo. Nie trafił, dobra, zajebiście. O kurde! Dobra, tutaj nie powinienem przejść. Prawda? Dobra, i co dalej? Teraz jestem jeszcze kompletnie w dupie. Okej, mamy jakieś nowe itemy. Ice Magic Legends, może one pozwolą mi wygrać z nim. Co one robią? Ała! Nie! Tu, on może mi tu trafić. To obie, bierzemy, szybko. Sorcerer Robes. Biorę. To się na pewno przyda. Coś do żarcia? Nie ma. Dobra, nie trafił. Zużył potkę, możemy przeskoczyć. Dobra, zamknęliśmy go tam chyba. Kill off mogłem mieć. Czemu nie wziąłem kill offu? Skończył mi się w ogóle miecz. Dobra, wchodzę tutaj. Różka! Nie ma czarów ta różka w ogóle. Nie! Mój grób rozwaliłem! Rozwaliłem swój grób! Nie mogę teraz umrzeć! Moje itemy! Dobra, słuchajcie, bierzemy kill off. Moje itemy leżą na ziemi. To jest dosyć niebezpieczna sytuacja, mam wrażenie. Ale spokojnie, mamy jeszcze diamenty. Teraz robimy full all-in, nie? Robię sobie klatę tutaj. Nie ma w ogóle opcji, że ona spokona. Jeszcze miecz sobie zrobię. Teraz się rozprawimy z frajerem. Nie ma takiej opcji. 19 sekund, dobra, moje itemy raczej nie znikną w takim szybkim czasie. Żarcie jeszcze. Chwila, przygotujmy się. Co za jazda w ogóle chora. Dajcie mi jakieś jedzenie, nie? Z tego zombiego wyleci tylko Rotten Flesh, to się wścieknę. Nie mam żarcia, to jest ten problem. Mamy ziemniaka. Ziemniaku, daj mi pożywienie, które pozwoli mi przetrwać. Przepalmy tego ziemniaka szybko, dobra. Bak. Lecimy się bić. Trzymajcie kciuki, rozwalę tego zombiego dzisiaj. Au! Muszę moje itemy podnieść. Wyłaź. Moje itemy zniknęły, prawda? Udaję, że tego nie widzę jeszcze. Nie no, zabijmy go, nie ma innej opcji. Dobra. Zabity, ale gdzie są moje itemy? Czy one są w tym grobie? Tak, dobra, okej. Okej. A ten zombie w ogóle był zbugowany, nie wiem czy widzieliście. Miał trochę mniej HP niż to pokazywało. Odłóżmy wszystko. Jezus, ile mam tu śmieci. O, płytka naciskowa, szukałem tego. Dobra. No i co dalej? Golden Ring. Jump Boost 1? Jills. O. Mam Jump Boosta? Serio? No, chyba trochę wyżej skaczę. Na półtora klatki chyba skaczę teraz, dobra. Musimy przede wszystkim pozbyć się trochę nadmiaru itemów, bo jest ich za dużo. Dobra, mamy w miarę trochę ekwipunku miejsca. Odpuśćmy sobie tą skrzynkę. Łuk! Ghost. Bow. Draw speed modifier. Okej. Mamy łuk, ale nie mamy strzał, tak? Dobra. Ale spoko, przyda się. Co jest w ogóle... Patrzcie, ta zbroja ma manę. Czyli będziemy mogli dzięki niej więcej pewnie jakiś strzał ładować. Chyba ta różka nie działała, kiedy jej potrzebowałem. No ale dobra. Czy ja wszystko stąd pozabierałem? Nie, te arkany mogą się w sobie przydać. O, questa zrobiłem, fajnie. Przyjemnie całkiem. Tam jeszcze mnie nie było. Okej, żyjemy. Dziękuję za taką piękną pułapkę. Szanuję. Skrzynka! Totem of Shielding. Coś ciekawego. Jezu, jakie są rzeczy w ogóle? Teraz tak zauważyłem. Złoto, spellbooki, poison bomb, firebomb, magic crystal. Same dobre rzeczy. Mamy jakiś tasak. Z babatka chyba wydropił. Aqua Infinity, Depth Strider. Tego chyba nie biorę, te słabe. Ja pierdyka! Mending 3, Fortune, Exifensy 5. Co to za kilo w porąbany jakiś? Biorę to. Biorę to w cholerę, dobra. To sobie zostawię. To biorę. Kolejną tą arkana wezmę. Baked potato. Może się przydać, weźmiemy sobie to, zostawimy.
Ja chcę ten kill off. Jak on szybko kopie. Exi Fancy 5, szalicie? Co jest najlepszy item, jaki znalazłem? Patrzcie, możemy teraz poszukać, coś tu jeszcze jest. Na przykład tu. Chyba nie ma. Dobra, czy pod spodem coś jest? Chyba nie. Okej, czyli to jest już koniec dungeonu. Na to wychodzi. To jest chyba koniec. Dobra, to wychodzimy stąd. Nic tu po nas. Słuchajcie, odcinek wyszedł bardzo długi. Czy ja chcę jeszcze go dokończyć? Chciałbym znaleźć jakieś miejsce na bazar. Może być ciężko. Wyjdę sobie stąd. Przejdę się jeszcze kawałek. Mówię, coś znajdziemy. Napiszcie mi, czy... O kurde. Super, super rozkaz, świetny. Napiszcie mi, czy chcecie, żebym się osiedlił na tej górze. Mi to szczerze mówiąc za bardzo chyba nie pasuje, bo ta góra... Ja się znalazł, no. Hungry Cave Spider, ja cię zjem. O, masz. Aaaa! Nie bębenie! Gruby z nas tam wyleciał, kurde. Zjedzmy sobie to jabłuszko. Czemu tak mało daje? Mam nieskończony tasak, to brzmi takie fajnie. O! Rozwaliłem sobie łeb! Aha, w ogóle do śmietnika wszedłem, fajnie. To nie jest tasak, to jest rakietnica. Fajnie, że strzeliłem sobie nią w podłogę. O kurde. Jeb! To jest zenchantowane na Infinity, nie? Czyli z nieskończonych pocisków chyba. Jest moja pochodnia. Zgubiła się. Hehehe. Teraz cię mam. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Świecisz się, dobra. Idę go zabić. No dawaj. Co jest? Aha, to jest. Wiecie co to jest? Nie wiem, czy graliście. Chyba w Quake'a. To służy do tego, że patrzcie. Możemy sobie właśnie jump boosta robić z tego. To jest taka rakietnica. Tak jak macie farę w Overwatchu. Możemy sobie normalnie nią wydostawa się z różnych rzeczy, patrzcie. Ale kozak totalny. I to jest nieskończone, czajcie? Chyba. Durability. Jednak jest skończone, mam 226 użyć jeszcze tego, super. Okej, okay. No to słuchajcie, mamy dungeon podbity, prawdopodobnie. Tu już nic więcej nie będzie. Pograłbym jeszcze chwilę, może zróbmy taki dłuższy odcinek, co? Jakby, ja bym chciał jeszcze znaleźć jakieś miejsce na bazę fajne. Dobra, tak nie rób, ale w sumie mam jakieś obrażenia upadku mniejsze. Polecimy sobie w tym kierunku. Znajdźmy coś ciekawego może jeszcze, co? Jakąś fajną może miejscówę, w której sobie zakończymy odcinek. Bo tak kończyć w jakimś lesie dżunglowym tak średnio. Okej, okay, mogę fajnie z tego korzystać nawet, ale chyba nie będę tego marnował. Szkutek kusi mnie. Mamy wodę. Dobra, możemy popłynąć sobie w ocean. To brzmi jak spoko pomysł. Czy to będzie działać tak jak ja myślę? Czekajcie. Ale imba. O, dotarliśmy do lądu, super. O kurde, to jest mocne, co? Ciekawe, czy mogę to jakoś naprawić. Bo to się szybko kończy z tego, co widzę. 217 już tego dostało. 216. Oj, nie trafiłem. Gdzie jestem? Dobra, chwila. Hop. Nie, to jest świetne, naprawdę. Zajebiste. Dobra, tam coś świeci. Co tam się świeci? Dobra. Pum! Do wody. Okej. Okay. Pum! Tędy i jeszcze raz. Kiedy się tym zabije, coś czuję. Na szczęście mamy te obrażenia od upadku zmniejszone. Naprawdę nie wiem dlaczego. Może od tego? Albo Nimble 1 na przykład na butach, nie? To też może być to. Nie wiem. Chodzimy tutaj. Do tego lasu. Te dynie wyglądają niepokojąco. Czemu te dynie tu są? Nie rozumiem. Co to? Co to jest? Co to jest? Rare Anient Golem Omyfy Gear Fireballs. Bijemy się. Dobra, to jest jakieś mocne coś. Trzeba co to bić? Dobra, nie, traci HP, okej, nie jest takie mocne. Zabiliśmy. Kill, jeden Ancient Golem. Quest complete, super. Zrobiliśmy questa. Zdaliśmy zbroję. I archaik coś, jeszcze coś tu jest, chwila. Co to jeszcze jest? Ancient Motive Core. Słuchajcie, wykonaliśmy kolejne rzeczy. Dzisiaj robimy masę rzeczy w tym odcinku, naprawdę. Chyba najfajniejszy odcinek, jaki nagrałem póki co. Idziemy dalej. Niestety jest cały czas noc, to mnie martwi. Fajnie by było, jakby był dzień. Tu jest jakiś
Silverfisha respie, patrzcie. Jakiś czarodziej z silverfishami. Dobra, nie walczymy z nim, nie chcę chyba z nim walczyć. Czekamy. O! Co jest? Znaleźliśmy coś, patrzcie. Jakiś dom. O! I w tym momencie kończymy sobie odcinek, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się za dwa dni i będziemy walczyli ze smokiem. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar. Siemanko. Najlepszy cliffhanger, jaki zrobiłem w życiu.